Witam serdecznie w kolejnym poradniku z tej strony Abelson, a raczej Wujek Poradnik. Na początek zajmiemy się podstawami, czyli ustawieniem tego HUD-a i klawiszami. Jak widzicie na początek, to mnie też trochę zdziwiło. Nie można tu w lewo, w prawo nic ruszyć się, można co prawda chodzić. Oczywiście chodzimy w WASD. No i cóż, na początek wypadałoby zacząć od tego, że pod klawiszem F1 mamy wszystkie kontrolsy wypisane, także tu nie będzie raczej problemu, ale w międzyczasie też opowiem co i jak, do czego, żeby łatwiej było Wam to zapamiętać i nie było potrzeby odpalania cały czas tego F1. Po pierwsze, są to dwa tryby takie. Pierwszy to jest właśnie taki, jak widać, że można tutaj sobie, prawda, wszystko kursorem latać po ekranie. A wciskając tabulator, kursor znika i sterujemy widokiem postaci. Mamy widok z pierwszej osoby, by przełączyć na widok z trzeciej osoby, klikamy C. Jak widać, jest tu taki golasek, ale zaraz go ubierzemy. W tym celu trzeba otworzyć inwentarz. Inwentarz otwieramy klawiszem I. Widzimy tu taki plecaczek, możemy go sobie ustawić tam, gdzie chcemy. No i mamy ten ciuszek. Możemy go ubrać klikając prawy i ekip. Klikając dwukrotnie lewym, wtedy właśnie zawsze wykonuje tą czynność, która jest tu pierwsza jako defaultowa ustawiona. Oczywiście widzicie, niżej jak zjeżdżamy, widzimy drop i ekip. Oczywiście klikając drop to wyrzucimy, aczkolwiek teraz prawym myszki kliknę w drop i on się przestawia tu. Teraz dwukrotnie klikając myszkę po prostu będę wyrzucał, a nie zakładał. Ale zrobimy sobie ekip. Ale żeby pokazać, gdzie to zakłada, otwieramy kolejne okieneczko klawiszem T. Otwieramy paper doll tak zwany. Widzimy tutaj postać i różne sloty na narzędzia i tak dalej. Także zakładamy tą szatę na naszego golasa i lecimy dalej. Kolejny klawisz pod literką L. Jest to książeczka ze skillami, które tu wszystko widać, ile mamy skilla łącznie, jaki skill cap, poszczególne umiejętności. Tu są trzy strony, na drugiej stronie są umiejętności bojowe, na trzeciej są takie general, no takie zwykłe. Mam tu w sumie tylko general actions się robi. Od razu polecam sobie tutaj z tego zerowego levela w general options przeciągnąć tu na pasek ten odpoczynek. Jak się postać bardzo zmęczy, że stamina spadnie do zera, można sobie wtedy śmiało tutaj pod ósemeczką, ja mam akurat, odpocząć. Także to jest całkiem spoko opcja. Dalej, pod klawiszem P otwieramy nasze statystyki. Wujek Poradnik i tak jak widać, willpower 27. Aha, od razu tu w plecaku widać udźwig i właśnie na to ma wpływ ten willpower. W tym momencie mam 154 udźwigu. Kiedy przekroczymy tą liczbę, postać jest przeciążona. Chyba wtedy szybciej się męczy i tak dalej, aczkolwiek całkowity udźwig może być dwa razy większy niż ta liczba. Także w tym momencie tam 308, prawda? Takie podstawowe to właściwie omówiliśmy. Więcej Wam na początek nie będzie potrzebne z tych klawiszy raczej. Aha, jeszcze jeden ważny, ale to właśnie teraz do tego przejdziemy. Pod klawiszem F10 przechodzimy w tryb ustawienia HUD-a. W sumie to mogę pozamykać, bo to i tak mi się będzie otwierało wtedy, kiedy będę chciał. A jak widzicie, po klikając F10 możemy wszystko tutaj z tych różnych pasków i tak dalej sobie ustawić, jak kto woli. No mi tak akurat pasuje jak jest, ale to można dowolnie sobie ustawiać na dole, po lewej, po prawej. Ja tu też oddzieliłem sobie od czata wiadomości systemowe i dałem je po lewej stronie. Tu będzie mi się pojawiało, ile punktów z danej statystyki czy tam skilla zdobyłem, wykonując jakąś czynność i takie tam różne wiadomości odnośnie tych moich czynności i przyrostu umiejętności. Czat, jak wiadomo, local i global, to też można sobie rozdzielić po prostu przeciągając ten pasek na przykład tutaj i powiedzmy tu będę miał czat ogólny serwera, a tu będę miał czat lokalny, czyli po prostu będę mógł rozmawiać tutaj z wszystkimi, którzy są w pobliżu moim. Target, ja sobie osobiście ustawiam to na środku. Wtedy najeżdżając kursorem powiedzmy na kogoś albo na coś, pojawia nam się tutaj co to jest. Także to tak wygodnie mi się wydało. Alignment i głód, no tak jak mówię, to już dowolnie według własnego uznania można sobie ustawić. Także myślę, że jeśli chodzi o klawisze i
Ustawienia. Nie zapomniałem o niczym. Jeśli zapomniałem, to postaram się w komentarzu dodać ewentualnie jakąś informację. Chociaż dla przypomnienia można jeszcze sobie tutaj zajrzeć. F10, kontekst menu. Aha, no fajny klawisz jest w sumie, który Wam się przyda zarówno przy pracy, jak i tam jak będziecie coś budować czy cokolwiek. Teraz muszę F10 kliknąć. Wrócę z tym czatem na miejsce. O, już nie mogę. Dobra, później to zrobię. Ale jeszcze jest Q. Q służy mi do tego, że po prostu podświetla kratkę, na którą patrzymy. Wtedy łatwiej jest po prostu wiemy, czy tu kopiemy, czy tam, czy gdzie. Prawda, bo teraz by się nam wydawało, że tu, a jednak nie łapią, trzeba podejść. Także klawisz Q jest też bardzo przydatny. A no i jak już tu jesteśmy, to przy okazji dodam o tym, bo już mówiłem o tym defaulcie. Także to, co ustawimy sobie prawym myszki, będziemy mieli tu i zawsze będziemy robili jako defaultowe. To jest bardzo przydatne, ponieważ no, na przykład jak w terraformingu chcemy obniżyć poziom gruntu, nie musimy za każdym razem przejeżdżać tutaj i klikać. Jeśli klikniemy sobie prawym, mamy to tutaj i później klawiszem E wykonujemy tą czynność, która jest tu pierwsza. No ale w tej chwili nie mam łopaty. Także dzięki za obejrzenie tego filmika. Mam nadzieję, że pomogło to z klawiszami i ustawieniem HUD-a. A w kolejnych zajmiemy się już właśnie wytwarzaniem różnych narzędzi potrzebnych na początek i po prostu ogarnięciem się, no bo to jesteśmy na razie biednym chłopem, który wylądował na plaży, także wiele pracy przed nami, ale to już w następnych odcinkach. Dzięki raz jeszcze za obejrzenie i widzimy się już niebawem.